Ty zarządzasz, nie? Ja zarządzam. Ja powitam wszystkich bardzo serdecznie, bo w witaniu jestem mistrzem. Najlepszy. Jestem najlepszy, jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi ta słynna zachodniopomorska gościnność. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej, nieco ad hoc zwołanej w związku z wizytą Grzegorza Schetyny w Kołobrzegu. W Kołobrzegu od wczoraj odbywa się spotkanie samorządowców z całej Polski w ramach Związku Województw RP. Mamy konwent marszałków, mamy zgromadzenie ogólne Związku Województw. Dyskutujemy wiele o przyszłości samorządu w Polsce, ale również w kuluarach dzisiaj tak w przerwie dyskutowaliśmy wiele o tej o wymiarze politycznym samorządów i w związku z tym na kanwie naszej dyskusji panu przewodniczącemu Grzegorzowi Schetynie chciałem oddać głos w chwili obecnej. Dziękuję bardzo, dziękuję panie marszałku. Jestem tutaj w Kołobrzegu, to takie jest zawsze miłe miejsce i zawsze lubię tu być, bo to miejsce ze swoją historią i też taki bastion samorządowy. Jest z nami prezydent miasta, starosta powiatu, marszałek województwa, tu wszyscy są samorządowcami, o tak bym powiedział, i wiedzą, co to jest dobra samorządność w wymiarze lokalnym, ale też regionalnym. Ile zależy od dobrej współpracy między szczeblami samorządu, ale też między samorządem a administracją rządową. I też przyjeżdżam tutaj specjalnie, żeby spotkać się z marszałkami, żeby porozmawiać o zagrożeniu dla polityki państwa PiS, dla polityki rządu, Komitetu Centralnego PiS w stosunku do samorządności i samorządów. Bo to jest najgorsza z możliwych wzorców starych czasów, takiej chęci centralizacji, zabrania niezależności, podważenia pozycji tych, którzy dobrze zarządzają, którzy dobrze realizują publiczną misję wydawania publicznych pieniędzy. To nie jest zgodne z polityką prezesa Kaczyńskiego i samorządy to widzą. Dlatego gdzie jak nie tu, właśnie z marszałkami województw, rozmawiać o zagrożeniu, też o odpowiedzialności ich wszystkich, całego samorządu, odpowiedzialności za to, żeby Polska funkcjonowała dobrze, że kiedy państwo zawodzi, kiedy państwo staje się ideologiczne, kiedy państwo narzuca swoją wolę, kiedy jest agresywne, nie chce współpracować, to właśnie od samorządów tak dużo będzie zależeć. Dlatego mówiliśmy w kontekście tego zaboru pieniędzy na organizacje pozarządowe, jak wiele będzie zależeć od aktywności samorządów województw, sejmików, urzędów marszałkowskich, żeby przynajmniej w części tworzyć budżet partycypacyjny, żeby mogły sięgać po te organizacje pozarządowe, żeby one kompletnie nie wyschły i nie zginęły w wirze walki z państwem PiS. To jest ważny moment, bo teraz widzimy, jak PiS po rozpoczęciu wojny przeciwko Trybunałowi Konstytucyjnemu, ta wojna niedługo będzie dobiegać końca, zmiana prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest jakąś cezurą. Teraz widzimy dalszy ciąg walki z władzą sądowniczą, z sędziami jako instytucją niezależności. Samorządy są zaraz za. I dzisiaj w kontekście Lublina czy Łodzi, prezydenta Żuka czy prezydent Zdanowskiej bardzo wyraźnie widzimy, że właśnie marszałkowie, właśnie inni samorządowcy też będą obiektem ataku PiS. I nie przypadkiem te kontrole na zlecenie, koordynowane przez i prowadzone przez CBA, żeby znaleźć coś na samorządowców, żeby wymusić na nich uległość, żeby stracili to, co mają najważniejszego, czyli niezależność, podmiotowość wydawania decyzji i prowadzenia swoich urzędów. Po to stworzyliśmy Rzeczpospolitą Samorządną, po to stworzyliśmy samorząd terytorialny, żeby on we współpracy z rządem, z administracją rządową dobrze i skutecznie funkcjonował i zarządzał naszym krajem. To jest fenomen III Rzeczpospolitej i tego będziemy pilnować i cieszę się, że dzisiaj, każdego dnia będę o tym powtarzał. Dzisiaj miałem możliwość rozmowy o tym z marszałkami i także z przyjaciółmi z Platformy Obywatelskiej i z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo uważam, że ta współpraca jest wielką, dobrą jakością i wiele dała polskiemu obywatelom, mieszkańcom tych naszych małych ojczyzn, naszych regionów. Najlepsze z możliwych
najlepsza z możliwych współpraca ostatnich 10 lat. To się naprawdę, wiele rzeczy się udało i akurat nie ma przykładku, że jesteśmy w Kołobrzegu, bo on jest symbolem właśnie i takiej dobrej współpracy koalicyjnej i dobrych, świetnych samorządowców, którzy dla dobra mieszkańców i w ich interesie zarządzają publicznymi pieniędzmi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli macie Państwo pytania, to zapraszamy. Panie Przewodniczący, Telewizja Polska, Jarosław Matulik. Lublin, Łódź, jak Pan stwierdził, dobrze to był prezydent Adamowicz, Gdańska, prezydent Karnowski. Kto będzie następny? Następni będą ci wszyscy, którzy są niezależni od rządów PiS i od państwa pisowskiego, którzy nie chcą realizować tej polityki, którzy są podmiotowi i którzy się nie boją. My będziemy wspierać i bardzo wyraźnie o tym mówiliśmy i mówimy, czy prezydenta Żuka, czy prezydent Zdanowską, każdego z prezydentów, burmistrzów, wójtów, każdego urzędnika samorządowego, który uczciwie pracując będzie oskarżony o najgorsze zbrodnie właśnie dlatego, że nie jest swój. Samorząd nie może być swój. Samorząd jest powołany po to, żeby dobrze zarządzać naszymi województwami, powiatami, miastami i gminami. I tego PiS nie rozumie, bo PiS rozumie władzę centralną i rozumie Komitet Centralny jako instytucję, która koordynuje i sprawowanie władzy nad całym krajem i próbuje także kontrolować nasze dusze. W związku z kiepską sytuacją giełdy, ktoś mówi, że z Nowogrodzkiej być może właśnie Komitet Centralny PiS przeniesie się tam, gdzie kiedyś funkcjonował. Mówiąc poważnie, bo sprawa jest śmiertelnie poważna, nie zostawimy tego. Samorząd to instytucja, to fortyfikacja, na których PiS połamie sobie zęby. Szczerze im tego życzę i wszystko zrobię, żeby tak się stało. Tylko tutaj wszyscy samorządowcy muszą być razem, muszą być solidarni, muszą jeden koło drugiego stać i bronić swojej godności, podmiotowości, przyzwoitości i swojej historii. Bo to jest historia 26 lat sukcesu. I o tym trzeba pamiętać. Iwona Marcinia, Włoskoszański, chciałam zapytać, kto z rządu skorzystał z zaproszenia Państwa na dzisiejsze spotkanie? I czy mieliście Państwo okazję porozmawiać na tematy, które są dla Państwa najbardziej niepokojące? Szanowni Państwo, dzisiaj dyskutowaliśmy od rana o dwóch takich tematach, które można powiedzieć elektryzują samorządowców. Jeden temat to jest ochrona zdrowia i nowe regulacje w zakresie finansowania szpitali, w szczególności regionalnej ochrony zdrowia. Na ten temat rozmawialiśmy z panem, z sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia, z panem ministrem Gryzą. Wciąż jeszcze nie znamy końcowego kształtu tego, jak będą te rozwiązania wyglądały i tak naprawdę nie wiemy ostatecznie, jakie pieniądze trafią do szpitali, a to jest dla nas kluczowe z punktu widzenia perspektywy ich utrzymania i rozwoju. Natomiast drugim punktem, takim nie ukrywam, który stał się punktem zapalnym ostatnich tygodni, to jest kwestia dotycząca finansowania z poziomu regionalnego koordynacji świadczeń 500+ oraz finansowania ośrodków adopcyjnych. W tym zakresie był pan minister Bartosz Marczuk, który starał się uspokajać. Trudno jest rzeczywiście uspokoić samorządowców w sytuacji, kiedy na finansowanie tego typu zadań na przyszły rok zostały zabezpieczone pieniądze w wysokości 20% niezbędnych środków, a w związku z tym mamy gwarancję tego, że te ośrodki adopcyjne albo te świadczenia, pracownicy w nich, którzy wykonują je na co dzień, będą mieli płace na 2-3 miesiące zagwarantowane. W związku z tym dzisiaj rzeczywiście pan minister przyznał się w jakiś sposób do tego błędu. Powiedział, że do końca listopada wojewodowie prześlą na nowe metryczki z znacznie większymi kwotami, które zabezpieczą minimum 80% naszych potrzeb, co już jest, wydaje się być, uspokajające. Ale poczekamy, zobaczymy, jaki będzie efekt tych deklaracji. Jeszcze do pana przewodniczącego pytanie. Podam się, panie przewodniczący, jakie jest pańskie zdanie starej platformy na temat centralizowania organizacji pozarządowych? Mówiliśmy o tym i to była główna część tego naszego spotkania z marszałkami. Narodowe Centrum Inicjatyw Pozarządowych, tak to się nazywa, co jest absurdem
tak naprawdę jakby społeczeństwo mogło być nieobywatelskie. Znaczy, to jest coś tak absurdalnego, że to mógł ktoś wymyślić tylko, kto zajmuje się PR-em PiS-u i tego rządu, bo to jest absurd. Centralizować organizacje aktywności pozarządowe, podporządkowywać je pod władzę KPRM-u, Kancelarii Premiera, no to jest absurd. No właśnie cała teza tej niezależności, skuteczności polega na czymś zupełnie odwrotnym. Więc uważamy, że to jest takie bardzo kolejne bardzo poważne ostrzeżenie, absurdalna decyzja i uważam, że też aktywność samorządu będzie, powinna być skupiona na tym, żeby organizacje pozarządowe mogły liczyć na projekty prowadzone na poziomie urzędów marszałkowskich, w województwach. Jeżeli zostaną zabrane wszystkie możliwości finansowe ze strony państwa, ze strony rządu, to samorządy powinny tutaj wspierać. Ale to jest coś, co cofa nas tak naprawdę o kilkadziesiąt lat wstecz. To znaczy dalsza centralizacja i zabieranie, brak zaufania do tych, którzy wydają sensownie publiczne pieniądze i robią to absolutnie najlepiej z możliwych sposób, bo zajmują się w tym od lat. I polskie organizacje pozarządowe mają bardzo dobrą opinię w Polsce i w Europie, dlatego, ale są niezależne. I za tę niezależność płacą dzisiaj tak wysoką cenę. Piotr Obrzyński, Radio Kołobrzeg. Jako opozycja, jaki macie pomysł na zatrzymanie dobrej zmiany? Rozumiem, że takie prześmiewcze, w cudzym słowie, ta dobra zmiana. Znaczy, chciałem ująć ten kompleksowo, ten program, tak? I on się nazywa. To mnie pan nie namówi na to, bo ja muszę do Warszawy jechać i nie dalibyśmy rady. Musielibyśmy przejść do programu nocnego Pańskiego Radia. Serdecznie pozdrawiam, zresztą miałem kontakt dzisiaj już. Nie, chyba nie aż tak. To od nas zależy wszystko. Ja bym powiedział tak. Jak zatrzymać? Wygrać wybory, te najbliższe samorządowe i później parlamentarne, rozmawiać po stronie opozycyjnej, pokazywać w jaki sposób Polska jest zrujnowana. To nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, ale te dane, pieniądze, dziesiątki miliardów, które traci giełda, opinia, pozycja Polski w Europie i na świecie, wreszcie niewydawanie środków europejskich, PKB, które spada. To są bardzo poważne sygnały i od polityków zależy, w jaki sposób będziemy skutecznie mogli to opisać i pokazać, że ta sprawa jest poważna, że ona grozi nam wszystkim, że grozi portfelom zwykłych wszystkich Polaków. Tak samo przypomnę, że w Grecji też samopoczucie rządzących było świetne. Konserwatyści zastępowali socjaldemokratów po wyborach, obiecywali, realizowali swoje obietnice i wydawali pieniądze. Potem pieniądze, których nie było, doprowadzając do bankructwa całego państwa. Ten kraj został zbankrutowany. Dzisiaj, wykorzystując budżet, nasz budżet i jego możliwości, pieniądze, które zostawiliśmy na programy i na rozdawanie pieniędzy, chcę powiedzieć, to jest koniec. Ten budżet jest wasz. Budżet w 2017 roku będzie budżetem PiS-u. Pieniądze, żeby je wydawać w takim tempie, jak oni obiecują, będą musiały być komuś zabrane. Będziemy bardzo głośno mówić, że te pieniądze nie będą służyły rozwojowi i następnym pokoleniom Polaków, tylko zostaną wydane tu i teraz, wyrzucone przez nieodpowiedzialnych polityków PiS i za to odpowiedzą. Mam nadzieję, że już w wyborach samorządowych za dwa lata i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Panie Przewodniczący, ostatnie pytanie, jeżeli można. To ja może jeszcze, Karol Figurski, Telewizja Polska. Panie Przewodniczący, mówi Pan o przykładach centralizacji samorządów. Czy mógłby Pan wskazać konkretne przykłady, gdzie taka centralizacja Pana zdaniem następuje? Ja nie byłem na spotkaniu, w którym powiedziałem coś o centralizacji samorządów. Powiedziałem o centralnej władzy, o centralizacji ze strony państwa PiS. No, to klasyczny przykład właśnie inicjatywy pozarządowe. Tak? Zabieranie pieniędzy ze wszystkich ministerstw, tych pieniędzy, które były wydawane przez organizacje pozarządowe i wpuszczane jest tylko do wydawania przez Kancelarię Premiera. No to jest klasyczna centralizacja. Brak współpracy z samorządem, to co się mówi odnośnie wydawania pieniędzy europejskich, to też mam temu służyć. Jak najwięcej decyzji w jednych rękach, jak najmniej decentralizacji władzy. To jest filozofia PiS-u. I tak naprawdę oni się z tym nie kryją. Bardzo skutecznie, bardzo intensywnie chcą iść w tę stronę. Tylko mówię o tym zupełnie też wprost, że jako
szef partii, największej partii opozycyjnej, mówię, nie pozwolimy na to. Zrobimy wszystko, żeby nie pozwolić na decentralizowanie naszego kraju, bo to jest system, który... Na recentralizowanie naszego kraju, bo to jest system znany z lat 70. i 80. Od niego skutecznie odeszliśmy po 89. roku i będziemy to absolutnie skutecznie egzekwować. Ale od tego to zależy od siły samorządów, aktywności społecznej i tym wszystkim, czym się dzisiaj zajmujemy, czyli zbudowaniem takiego powszechnego frontu odmowy na rzecz powrotu do centralizacji. Panie Przewodniczący, Krzysztof Pinkoszalin, powiedział Pan przed chwilą, chyba tak zrozumiałem przynajmniej, jak gdyby Pan przejmował hasło obecnej grupy rządzącej, że Polska w ruinie, tak przed chwilą zrozumiałem to. Czy to rzeczywiście przejmuje się takie hasło? I po drugie, no, na razie powiedział Pan wygrać wybory, ale na razie sondaże no, nie są przychylne dla Pańskiego ugrupowania. Mówię o Polsce w ruinie, czyli mówiłem o tym, co było domeną PiS-u w kampanii wyborczej. Że to, że skutecznie zmieniamy i modernizujemy nasz kraj, nazwano ruiną. Teraz ten proces zostanie zatrzymany. Nie chciałbym już naprawdę mówić tego w następnej kampanii wyborczej, tego, co, jakie są efekty pracy rządu PiS. Natomiast jeśli chodzi o sondaże, wie pan, 3 lata do wyborów, 2 lata do wyborów samorządowych, one są zupełnie inne. My potrzebujemy czasu, żeby zbudować dobrą ofertę programową, żeby też pokazać kłamstwo i oszustwa PiS, że wydawanie pieniędzy, nie swoich pieniędzy, że brak dbałości o przyszłe pokolenia, że brak odpowiedzi na najwyższe, najważniejsze wyzwania, chociażby jeśli chodzi na przykład o kwestie demografii. To są rzeczy, które jeżeli nie odpowiada rząd na te pytania, jeżeli nie ustosunkowuje się do tego, to wpływa, utrudnia funkcjonowanie i życie następnym pokoleniom. To jest kompletny brak odpowiedzialności. To nie jest tak, że Polska jest tylko tu i teraz. My jako politycy odpowiedzialni musimy pamiętać o tym, co będzie w przyszłym tygodniu, za miesiąc, w przyszłym roku i w następnej kadencji. I w perspektywie następnych także perspektyw finansowych, które pozwolą nam sięgnąć po pieniądze europejskie. Już po 2020 roku. Na tym polega dojrzała polityka. Jeżeli ktoś mi mówi, że wszystko najważniejsze jest, żeby wydać to wszystko, co zaoszczędził poprzedni rząd, to mówię, to jest fatalna diagnoza i to jest fatalna decyzja, bo za to naprawdę zapłacimy. O Sebastiana Karpiniuka jeszcze chciałam tylko zapytać. Na koniec. Bo jest Pan koło brzegu, zwykle Pan odwiedza grupę. Zawsze odwiedzam i zaraz jadę do niego. Ale nie wiem, czy Pan wie, bo jest grupa, zważywszy na to, że tak potoczyły się losy, że rodzina Sebastiana tak nie żyje. I jest taka grupa koło brzeża, to są w dużej mierze członkowie Platformy tutejsi, ale też znajomi, przyjaciele, którzy nie chcą ekshumacji, zbierają podpisy i tak dalej. I chciałam Pana poprosić o jakiś komentarz. Gorąco ich wspieram w tej aktywności. I niestety bezduszne i cyniczne działania prokuratury na zlecenie polityczne, partyjne powoduje, że spokój rodzin i spokój duszy tych, którzy zginęli wtedy, będzie naruszony po raz kolejny. I jest mi tylko przykro z tego powodu. Ta decyzja odnośnie zgody na ekshumację powinna być indywidualna i należeć do rodziny każdej ofiary, każdego, który zginął nad Smoleńskim. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za przybycie. Dziękuję bardzo. Koleżanki i koledzy do pracy.